Białaś, co ty takich wypieków dostałeś? Chyba u sąsiadów było coś z sosem pomidorowym na obiad. Pokaż tą paszczę. No, jestem w szoku. Pomidorki u sąsiadów się zajadało. No cóż, bywa. Cześć. Dzisiaj będę kroił przedziwne urządzenie. Ale zacznijmy całą historię od początku. Więc najpierw wycieczka na złomowisko. Proszę bardzo. Prawie komplet do siłowni. Łocynkowane. No niestety pewne braki tutaj są. Podejrzewam, że to jest właśnie przyczyna wywalenia tego oto sprzętu. Odłożę to na bok, bo siłownia minie w głowie. Już się... No, nie mam pomysłu, żeby bez sensu tracić energię. Lepiej przekopać działkę bądź coś innego. Fakt, że to nie te partie mięśni. No, ale sami rozumiecie. Już za duże rzeczy do zrobienia, żeby machać żelazem bez sensu. W każdym razie... W tej chwili nie potrzebuję, ale takie krążki, nieduże, to czasami może być przydatna sprawa do różnych rzeczy. Nie będę zbierał wszystkiego, co popadnie. Po prostu odłożę to tutaj gdzieś na boku, żeby nie wylądowało w kontenerze za szybko. Proszę, bloczek budowlany. Nie żadna samoruba. Nie potrzebuję. Tutaj mam ładne drzwiczki od pieca. Głównie chodziło mi o to zamykanie, bo myślę cały czas, no jeszcze może nie w tej chwili, ale wiosną na pewno zrealizuję projekt wędzarni, do której prawie że wszystkie graty znalazłem, oprócz drzwiczek. Tak, może ich teraz nie będę brał, zmierzę sobie i porównam do tego, co mam. Prawie że byłby komplet, nawet gdyby trzeba było je delikatnie zwęzić, no to jest to do ogarnięcia. Są fajne, ze sznurem. Tutaj z blachą, która odsunie towar, który się pali od drzwiczek, żeby drzwiczki nie rozgrzewały się do czerwoności. No jest to niegłupi komponent do tego, co chodzi mi po głowie, ale jeszcze nie teraz. Na razie to odłożę. Ale znalazłem większe drzwiczki. Może sznur nie jest w tak dobrym stanie, ale bardziej zbliżony do profilu, który mam jako komorę paleniskową. Natomiast tutaj jest jeszcze klapka do regulacji powietrza, chociaż lekko zawias zmęczony, ale jest to niegłupie. No, te też odłożę, zmierzę sobie. Chyba bardziej skłaniałbym się w stronę tych, bo nie będę musiał za mocno przerabiać paleniska. Zaraz to sobie zmierzę i porównam w domu z tym, co mam. Ta koncepcja mi się podoba. Proszę bardzo, jaki ładny pojemnik na narzędzia do wyjaławiania w autoklawie. Ale przychodni na razie nie planuję otwierać. Więc sprzęt nieprzydatny jak dla mnie. Prawie DSG. Ale niekompletna. Raczej nie będę jej składał. Jest im Mruczysław. Przed chwilą młodego wylizywał z sosu, ale widzę sos mocno pomidorowy, więc jeszcze chwilę będzie miał wypieki. No tu są jakieś małe blaszki. Może bym coś dobrał do podstawy produktu do karkopodobnego. Może? No nic, poszukam. Kurczaki, myślałem, że to uspawana komora z blachorów grubych, ale to niestety jest klocek pełen, więc trochę grawitacja za mocno go trzyma tutaj, abym próbował nawet go zakupić. Fajny ten kawałek, 26 szeroki w najszerszym punkcie, 95 długi. Raczej jest to materiał twardy, widząc po tym, jak się zachował przy uderzeniu, się ukruszyło kawałek, więc na 99 jest to proste, przefrezowane, lecz niestety zbyt krótkie. No ale pomierzę jeszcze ten swój sprzęt, ile minimalnie by mi wystarczyło. No liczyłem na 110, a to jest 95. No nic, ale nie ma piekarni, mogę chwilę poczekać, może za jakiś czas znajdę coś lepszego. Zestaw zaworów na każdą okazję. Trochę tego nazbierałem, więc nie będę się rzucał. Tutaj nawet jest filtr. No, ten duży jest ciekawy. Jednakże u mnie w kotłowni taki by nie zdał egzaminu.
Tutaj jest fajne żelazko. Aczkolwiek jakoś strasznie stare to chyba nie jest. Takie no starawe, ale nie jakoś hiper zabytkowe. Nie wiem, czy tutaj śruba nie jest urwana. Chyba tak. Ale może ktoś by się skusił na nie jeszcze. Próbuję poczyścić. No i komunistyczny nóż, aluminiowy, nierdzewny. Mam taki w domu jeden. Już mocno zjedzony jest od ostrzenia. No i chyba się skuszę na kolejny. To jest taka... Pamiętam z domu rodzinnego, jeszcze jak byłem małym dzieckiem, to tylko takie były. I porządne noże są. Zobaczę, co tutaj jeszcze ciekawego mogę znaleźć. Miarka jest moja oczywiście tutaj. Jaki ładny, mosiężny kran. Kurczę, on jest ładniejszy niż ten, który mam na działce. Oczywiście zabieram. Fajny sprzęcior, podoba mi się. Tutaj mamy wkładkę z jednym kluczem działającą. No, nie wiem, jakoś nie potrzebuję. Mam chyba w domu jakieś zapasowe, ale nie jest jakoś najstarsza. I tu jeszcze z ciekawostek jest, gdzie go włożyłem, o tutaj, klucz do świec. Idealny do Rometa, chociaż nie, chyba na mniejszą świecę, bo to jest na 21. No. A tam jest na 17 bodajże. Przynajmniej taką wkręciłem. Taki solidny ten klucz jest dosyć. Szczerze to chyba nie mam takiego, więc skorzystam. Na pewno zabieram klucz i kran. A tutaj jest jeszcze klucz na klucze, taki wieszak. Ciekawy, ktoś zrobił. Nie potrzebuję, bo mam w domu akurat trochę inny, ale ciekawie to wygląda. Nie zwróciłem uwagi jeszcze na starodawną pompkę do roweru, która jest wręcz niezniszczalna. Wystarczy tłoczysko trochę przesmarować, rozchylić na boki i dalej działa kolejne 10 czy 20 lat. A proszę bardzo, tutaj jest klucz na świecę 17. Na sześciokąt oczywiście. Daleko nie trzeba było szukać. Białasie, białasie. A ja wczoraj widziałem myszora, który przebiegał w pobliżu mojego wozu. Czyli coś jeszcze jest do złapania. Coś tam znajdziesz na dworzu. Na razie przekąska była, więc możesz iść na polowanie. No tak, tak. Znaleziska może niezbyt bogate, nie licząc tego, co było widoczne w pierwszych sekundach tego materiału i również za chwilę, lecz pamiętajmy o tym, że umysł utrzymany w stanie radości i wdzięczności sprawi, że intuicja pociągnie na stronę intencji, a każdy jakąś tam ma. Więc pompka rometowska, polska, powoli unikat, po małym serwisie tłoczyska pracuje sprawnie. Nóż z czasów mojego dzieciństwa, aluminiowo-nierdzewny, z ciekawym napisem z drugiej strony, którego nie mam na swoim nożu, drugim, który posiadam w domu, a brzmi on stojadła nierdzewne. Nie pokażę go nawet, bo musiałbym mieć naprawdę super powiększenie w tym telefonie. Jest on mocno, mocno wytarty, ale tutaj go widać. No i kran. Naprawdę bardzo mi się podoba ten kran. W ogródku mam zwykły, stalowy, też nie najmłodszy, ale ten po małym serwisie optycznym może być naprawdę fajny. Podejrzewam, że ktoś miał problem z wyciekiem i dlatego się go pozbył. Ale uważam, że jest to naprawdę cudo hydrauliki. Tak jak podejrzewałem, ktoś się wkurzył, że kapało i nie wpadł na to, że tutaj można wymienić gumkę i dalej będzie hulał. Kolejne 30 lat. No może ciut mniej. Ciekawe, czy da się to jakoś w miarę fajnie doczyścić. Ale mi się podoba. Superancki. No nie ma to jak złoty kran. Białas, widzę, że czekasz na coś dobrego. Zaraz zobaczę, co tam mam w zasobach, a jak nie mam, to jadę do sklepu. Taką oto konstrukcję jakiś czas temu dorwałem. Interesuje mnie jej kawałek, dokładnie belka, nawet jej część, ale nie będzie łatwo ją stąd wyciąć. Jak ta szlifierka nie ulegnie biodegradacji, to będzie święto lasu. No nic, zostało jeszcze
z 80 cm, przynajmniej z tej strony, a jeszcze cała druga. Ok, jedna strona zrobiona. 250 cm cięcia belki, znaczy belki blachy o grubości 10 mm. No dobre 2 godziny zabawy. Teraz trzeba to przewalić, ale już nie dzisiaj, bo jest za późno, na drugą stronę. Obciąć drugą stronę, a palnikiem przegrody. No jest zabawa. No ok, ucięte, załadowane do kasy, w sensie najpierw na wagę. Jestem ciekaw, ile ten klocek waży. A, to będzie zagadka. No i jakoś się przyjechało. Klocuszek waży 400 kg. Ma 3,5 metra długości. Oj, się będzie działo. A co będzie tutaj do porównania, to ja dziękuję. No niestety była przegroda w środku, czego nie przewidziałem. No i trochę trzeba było powalczyć z tym. Dobrze, że miły pan z palnikiem miał chwilę czasu. No dobrze, ciekaw jestem, co ja tu wykombinuję teraz, aby to wyładować. Teraz zastanawiam się, jak to ustrojstwo stąd wyjąć. Bo już nie będę miał takiego komfortu, aby pojechać sobie busem do przodu, belkę zwalić i przemieścić ją na rurkach. No niestety, w bok nie pojedzie. Do przodu, do tyłu już prędzej. Więc jakieś inne rozwiązanie. Ciekawe, czy mój stołeczek wytrzyma takie obciążenie. Powinien raczej. No dobra, więc sposobem, czyli dźwignią, wysuwam dalej ten sprzęt. A później przejmuję jego podnośnik. No teraz belka już się oparła o stołek. A cała operacja jest dokonana za pomocą łyżki wulkanizacyjnej. No i pokażę, o co mniej więcej tutaj biega. Zablokowało. No nic, teraz w ruch pójdzie młotek, aby przestawić stołek. O, teraz już sobie poradzi. Cały czas zastanawiam się, czy jeden taki stołek wytrzyma 200 kg obciążenia. No, myślę, że powinien. Produkt jednak komunistyczny i solidny. Dobra, na chwilę się rozłączam i zaraz pokombinuję dalej w podobny sposób. Powoli zbliżam się do środka ciężkości, znaczy do przegięcia w drugą stronę. To chyba bardziej będzie test wytrzymałości stołka. Oby nie był to test wytrzymałości mojej posadzki. Dobrze, jeszcze wysuwam dalej. Thank you.
No i udało się. Teraz tylko drugi stołeczek. I jedziemy na dół z towarem. No proszę bardzo. Czyli stołeczki dają radę. 200 kg na stołeczek na razie go nie zmęczyło. Chyba, że grawitacja mu pomoże i rano będzie wszystko na glebie leżało. No nie, może nie być tak źle. Poza tym zabezpieczę przed ewentualnym takim zdarzeniem. 3,5-metrowy klocek, 400 kg. To lubię. Stołeczki naprawdę są pancerne. Nie ma co mówić. Jestem pod wrażeniem. Wielu z Was pewnie się zastanawia, co to za wściekły pomysł, żeby takiego klamota zakupić. No i w ogóle duży, ciężki i nie wiadomo, do czego to wykorzystać. No jest to świetna baza. Biorąc pod uwagę, że za 2 miesiące temu znalazłem prawie kompletną, tą dokładnie belkę główną, robota przenoszącego, na której to były przykręcone prowadnice liniowe z wózkami, z płytą stalową zamocowaną do tych wózków, więc ogołociłem to z całego sprzętu, a ciężki klamot został. Nie miałem za bardzo czasu, żeby się tym zająć. No ale w końcu już nie chciałem nadwyrężać cierpliwości właściciela punktu, którego poprosiłem, żeby jeszcze nie cieli tego palnikiem, bo będę chciał wyciąć jakiś tam odcinek, dokładnie ten. No i nie jest to nic innego, jak element nośny, który można wykorzystać do urządzenia pod tytułem piła do kamienia. A kamieniarze to są zamożni ludzie. I takie urządzenie o zasięgu roboczym około 300 cm zaczyna się tak od 30 tysięcy w górę. Ono może mieć różne kombinacje i tak naprawdę tutaj jeszcze sporo elementów brakuje. Natomiast zakup takiej belki z centymetrowej blachy z przefrezowanymi miejscami i gwintami do prowadnic 40, które zresztą mam, 6 wózków, z czego 4 w stanie idealnym, 2 takie sobie, no ale do tego obciążenia 4 spokojnie wystarczą, bo to są potężne wózki. Do tego właśnie jeszcze blacha. Całe urządzenie, czyli cały element w postaci wózków z blachą przenoszony, przemieszczany był za pomocą pasa zębatego, który również posiadam. Może nie dokładnie taki, ale no ale spokojnie. Także niepotrzebna jest taka długa śruba trapezowa czy też kulowa, bo to byłby naprawdę dosyć duży wydatek. Ale do takiego zastosowania, żeby ciąć kamień, niepotrzebna jest taka dokładność co do setek. Także pas spokojnie wystarczy. No i jeżeli napadnie mnie, żeby zbudować to urządzenie, no to możecie zobaczyć sobie, ile coś takiego kosztuje. A jeżeli nie, to pozbycie się takiego zestawu dla jakiegoś kamieniarza majsterklepki, no to jest parę klocków i myślę, że chętnych by nie brakowało. W każdym razie, jeżeli ktoś miałby wizję, żeby takie urządzenie zbudować, to jedną z najdroższych rzeczy jest właśnie taka belka, która jest nie do znalezienia tak naprawdę, jak ktoś wymyśli sobie, że coś takiego potrzebuje. Także jak dla mnie to jest naprawdę złoty strzał. Jedyna wada no to to, że jest to ciężkie i długie. Trochę niekorzystna pora roku teraz i duża wilgoć w powietrzu, żeby to czyścić, malować, cudować, bo niestety nie mam tutaj zbyt ciepło, a najlepiej byłoby to zrobić po prostu na dworze. Ale na razie sobie to poczeka. Mam inne rzeczy, jak na przykład romet, który na razie no myślę, że będzie w pierwszej kolejności, żeby coś tam pogrzebać przy nim, a to jakoś tam na później. Jak nie jako urządzenie, to pakiet do budowy. Jak dla mnie naprawdę super rewelacja. Jakbyście coś takiego kiedyś znaleźli, to nawet się chwili nie zastanawiajcie. To jest bardzo wartościowa rzecz. Chyba najpopularniejszym serwisie aukcyjnym. Wszystkie klamoty praktycznie są dostępne. Ku mojemu zaskoczeniu obręcze kół kosztują 49 zł.
No i podejrzewam, że taka cena wynika z tego, że jest to produkt chiński, no bo nie ma szans, żeby w Polsce ktoś to wyprodukował i jeszcze pochromował w takiej cenie. Myślę, że powłoka galwaniczna byłaby droższa w wykonaniu jakiejś polskiej firmy. No i wcale się nie dziwię, no bo jakby to kosztuje. W każdym razie na pewno nie będzie to ta sama jakość, co polska obręcz wykonana te 30 lat temu. No więc taki sprzęt no na pewno wymaga jakiejś większej dbałości po takim remoncie niż sprzęt, który byłby fabrycznie nowy. No ale kto tym będzie jeździł do pracy? To bardziej służy do tego, żeby po prostu odpalić bądź przejechać raz na jakiś czas i zachować to w stanie no, nieskazitelnym jak najdłużej, no bo to jakby trzyma wartość. Na razie udało mi się zakupić naklejki na zbiornik po 4,50 za sztukę. No, u innego sprzedawcy niż u tego, który ma bardzo, bardzo dużo rzeczy do polskich sprzętów. Zaznaczyłem wszystko do koszyka, lecz jeszcze nie robię zakupu, ponieważ potrzebuję dokładnie zweryfikować, być może coś jeszcze będę potrzebował. Na pewno w niedługim czasie coś na ten temat się ukaże na łamach kanału. Po ostatnich napadach cukiniowych, czyli cukinia marynowana z kurkumą, wpadłem na pomysł, żeby lekko zmodyfikować tą zalewę. A więc jeszcze doszedł ocet winny, do tego sos sojowy, czosnek, pieprz, no i jakieś tam inne drobne przyprawy. I pachnie to jak żygi. Skojarzenie podobne do kwasów żołądkowych, ale smakuje wyśmienicie. Ale farcior z ilością płynu. Nie odmierzałem tego specjalnie. Także niech się kisi. I do zobaczenia. Cześć.